Legenda polskiego boksu odwiedziła Police. Mistrz świata Krzysztof Głowacki spotkał się z młodzieżą, która miała okazję trenować pod jego okiem i poznać techniki pięściarskie. 25 marca w sali gimnastycznej przy ulicy Cisowej w Policach odbyło się seminarium bokserskie z byłym dwukrotnym mistrzem świata World Boxing Organization w wadze junior ciężkiej. Przede wszystkim poprowadzę trening dla młodzieży, dla wszystkich, kto przyjdą, chętnych. Trening będzie polegał pokazaniu techniki pięściarskiej, przede wszystkim boksu zawodowego, tak żeby zobaczyli, jak troszeczkę się różni dyscyplina. Krzysztof Głowacki, znany jako Główka, pochodzi z Wałcza. W swojej zawodowej karierze stoczył 36 walk, z czego 32 wygrał, w tym 19 przez nokaut. Wcześniej był trzykrotnym młodzieżowym mistrzem Polski oraz srebrnym i brązowym medalistą mistrzów kraju seniorów w kategorii superciężkiej. Na amatorskim ringu stoczył 125 walk. Podczas spotkania w Policach w pierwszej kolejności odbyła się rozgrzewka. Później uczestnicy poznawali tajniki boksu. Mistrz świata demonstrował techniczne uderzenia, uniki rotacyjne, kontry bloków, ciosy sierpowe i podbródkowe oraz skracanie dystansu. Dla uczestników była to lekcja samodoskonalenia i dobra motywacja do uprawiania tego sportu. W warsztatach uczestniczyła również młodzież z ośrodków wychowawczych i domów dziecka. Chcemy właśnie pomóc właśnie młodym dzieciom właśnie z trudnej sytuacji życiowej, co są z domu dziecka czy z ośrodków wychowawczych. Mogą sobie tu przyjść, potrenować, porozmawiać, posiedzieć, nie muszą boksować. Komu się spodoba, to będzie się ruszał i będzie zdobywał wyniki. Mamy już takiego jednego chłopaka z ośrodka wychowawczego. Jedziemy teraz na Mistrzostwa Polski do Wałcza. Uczestnicy darmowych zajęć mieli niepowtarzalną okazję rozwijać swój warsztat pięściarski i doskonalić techniki pod okiem mistrza świata. Organizatorem wydarzenia był Boxing Soku Team, który zaprasza na treningi kobiety i mężczyzn w różnym wieku i w różnym stopniu zaawansowania.